Są jakąś szopkę harcerską, mogę podesłać. Bardzo mi się podobała ta dyskusja, przyznam się, że była żywa przede wszystkim, to jest ważne. Mnie cieszy ta książka, nie zdążymy jeszcze przeczytać, także przepraszam. Dlatego, że gdybyśmy dzisiaj tak patrzyli i szukali jakiegoś takiego miejsca, w którym harcerze rzeczywiście mogliby powiedzieć, że nabywali takiej umiejętności życia i szkoły życia, to Bieszczady byłby takim przykładem, właściwie za którym długo pewnie by szukać następnego. To jest jeden element. Drugi to jest to, co do Tania powiedziała, że to jest legenda, która została. Co się na nią spóźni z różnego powodu, bardzo z tego powodu żałują. Ja co prawda nie trafiłem na Bieszczady w tamtym czasie, bo jestem instruktorem słuchowym, powiedziałem, duże na Mieszniczym, byłem na czasie być o tym drugim. Zakład Bieszczady był mi trochę daleko wtedy. Z tego powodu trafiłem dopiero od 92 roku. Tam się spotkaliśmy na boju, przejechałem wszystkie, zresztą przejechałem te, mieliśmy robić w 93 roku właśnie starszą radzecką akcję szkoleniową właśnie w Bieszczadach, przejechałem wszystkie bazy. Przejechałem w 92, przejechałem wszystkie bazy i byłem trochę przerażony, bo właśnie to już wtedy wyglądało, że to tak, zarastające w kiepskim stanie, tak? I się zastanawiałem, jak możemy zrobić, skoro części już tych baz praktycznie nie ma. Ale obudziły się do Bieszczady w 96 właśnie na lasie, kiedy ta rzeczywistość tam trochę zabłysła z powrotem, tak? I nawet to było niestraszne. No i ten maluch, którego zajechałem tam też, mi się też udało okazję zajechać maluch, ale może poszedł do sprzedaży na właśnie do kasacji, po tym powrocie do Łodzi. I podam to zdjęcie, co jest na tej książce, bo ona właśnie pokazuje to, co jest najważniejsze tam, czyli jakby te rzeczywiście charakterzy, którzy pracują z tymi szlakami i szukają tam trochę siebie i trochę innych ludzi, z którymi mogą funkcjonować, jakby znaleźć taki element, że mogą im pomóc, to jest my, albo być z nimi, tak? Czy z nimi jakby zbudować kawałek tych Bieszczad. Natomiast jak potem myślałem, to bym mógł napisać dwie książki jeszcze pewnie gdzieś, potem pomyślałem, że już trzy, bo dłuższa była dyskusja, to już mi trzy wyszły. Jedna pewnie to byłaby taka, która mówi o faktach. Czystych faktach, bo to jak już uporządkowało to archiwum, którym tutaj mówił, to pewnie można by rzeczywiście napisać po prostu książkę o faktach. To jest jeden element. Druga to pewnie można by napisać książkę o tamtej rzeczywistości, bo to też warto czasami opisać, tak? Dlaczego tak bywało, dlaczego tak wyglądało, jaki był ten zewnętrzny, nawet gdyby to były opisy nie tylko tej politycznej, o której tutaj trochę było mowa, ale tej także technicznej, czyli tego, jak to Kwatowiczowsko wyglądało, jak to zaopatrzenie, dlaczego tak i tak dalej. Bo my jak patrzymy potem na pewne opisy, powiedzmy, że gdzieś tam ktoś czegoś szukał, o czegoś nie mógł zrobić, to potem młodzi ludzie czasami nie są w stanie zrozumieć. Jak moja tutaj nie jest w stanie zrozumieć, jak myśmy się umawiali kiedyś, kiedy nie było telefonu, nie było komórek. I co z tego była funta telefoniczna, jak ja tak do mnie miałem telefony, mówię przecież, że też nie. I myśmy się odwiedzali i żyliśmy wspólnie. No to jak się tego kontekstu nie opisze, to pewnie nie są w stanie tego zrozumieć. Trzecia to jest to, co wybrzmiewało kilkakrotnie, to jest opowieść o ludziach, tak? I przez ludzi. Tak. Bo tak naprawdę no, Bieszczady stworzyli ludzie, myślę, że ta legenda też została stworzona przez tych ludzi, którzy tam wyjeżdżali i po prostu mieli takie przeżycie, które nie mogli zapomnieć przez następne lata i ciągle tam wracali i ciągle tam wracali. Takie są, to tam się przewraca. Pewnie możemy takich miejsc znaleźć dużo, tak? Bo jak popatrzymy na bojowców, tak, to oni też chętnie wracali tam. Jak popatrzymy na Załęczo, Leśnicę, Pelkos, to ci ludzie, którzy tam znaleźli jakiś swój kawałek życia, to chętnie do tego wracają. Więc jest prawdą, że pewnie obiektywnie się na... Poruszył przewodniczący czuło stronę. Obiektywizm historii najczęściej kończy się tam, gdzie ona nas dotyczy, nie? Bo to oczywiste, tak? Bo tam są nasze emocje i tam są nasze wspomnienia, które są takie, jakie są dzisiaj, tak? No, na pewno gdzieś na tym były inne trochę, ale z każdym rokiem będą trochę inne. I wszystkie te opowieści nam są potrzebne, tak? Bo wszystkie one właściwie wnoszą trochę tego, co na czym nam zależy, tak? Historię, kontekst i emocje i ludzi, a przede wszystkim ludzi. Ale mamy jeszcze jedną wyjątkową okazję, z której właśnie wybrzmiało też trzy razy i nie wolno z niej zrezygnować, tak? Jesteśmy jeszcze ciągle. Napiszmy. Bo potem będą pisać o nas. Nic już nie poprawimy. No. Nic nie sprostujemy. Podpiszą źle. Tak, piszą źle i potem nasze dzieci będą czytały nie tak. Piszmy. Jesteśmy jeszcze, długo jeszcze będziemy i to jest ta chwila, której trzeba zacząć to robić. Tak?